No idzie. Witam serdecznie, SP2 Franek Paweł, jak zwykle w jakichś tam dziwnych filmikach. Tym razem pokażę, jak działa taki mostek z WR. I, no wiadomo, transceiver podłączony, jeszcze taki też dawniej robiony, przerobiony miernik wskaźnik mocy jest WR-a, zanim wpięty następny ten mostek i do tego mostka podłączone mam dwa mierniki pokazujące napięcie tak naprawdę fali odbitej i padanej. Transceiver na 3830 około, na pasma 1,8. Tą mocą do końca nie możemy się sugerować, ponieważ jest nieraz tak, że na dolnym zakresie, żeby pokazywało na wyjściu 50 W, muszę tu mieć jakieś tam 48, 52 W, gdzieś na 21 muszę ustawić chyba 55 W, także tutaj nie możemy się o tego wata przysłowiowego kłócić. Napięcie fizycznie no, nieskuteczne, to już będzie skuteczne plus, tak jakby pikowe, szczytowe, bo prostownik jest jednodiodowy, ale za nim jest kondensator, miernik ma oporność prawdopodobnie 10 megaohmów, więc to napięcie jest wyższe od szczytowego, później będzie można to w jakiś sposób uściślić, przeliczyć. Odbita, no praktycznie niemierzalna, przy tam 0,01 V. Przełączę pasmo na wyższe. Sprawdzę, czy moc tutaj również jest 50 W. Jest 50 W padana. Odbita obciążeniem jest w tej chwili ten od dawna tu stosowany fabryczny jakiś Ericssona rezystor z radiatorem. Podaje cały czas 50 W mocy. Pomijam już tutaj te dziwne pasma. Tu wszystko może być. No właśnie, tu już jest jakiś wacik mniej. O, podciągnę, żeby pokazać, że te napięcia są naprawdę takie. Dalej. 14. No właśnie, tutaj jeszcze musiałbym ciągnąć się do tych 50 W. No i proszę bardzo, żeby nie było. Tu dobrze, tutaj jest ok, jest 50. O, tak to wygląda. Dobrze. No jeszcze 50 mega, króciutko, bo tutaj na tej mocy będzie pewnie wymaganie, też nie jest źle. Myślałem, że będzie jakaś inna moc. No nawet tutaj odbita nie jest pokazywana jakaś dziwna. Ja jeszcze na szybko przepnę, żeby nie było. Może zostanę tu na 14, porównamy napięcia, jakie są jeszcze raz. Załóżmy 1,7 z lewej, 0 nic z prawej. W międzyczasie postawię aparat i przepnę wtyczki lewo-prawo tutaj na reflektometrze, na mostku. Zamieniam wejście z wyjściem. Aha, któryś miernik każe mi się tutaj już wyłączyć, ale niech poczeka grzecznie. Dobra. No i teraz to samo. Mam nadzieję, że nie zrobimy tutaj. Tam mieliśmy 1,7. Tu też mam 1,7. Mierniki są no, obydwa dość dokładne. Sanwa to już tam w ogóle zakres. A widzicie, kochani. Dobra, zrobimy tutaj. A. Nie lubię za bardzo automatów, no ale trzeba przy tej klasie mierników już po prostu zostać przy tym, co jest. No i tyle, tutaj w zasadzie tej odbitej nie ma.
1,7 padanej po zamianie, także obydwa chodzą równo. Ja jeszcze zrobię spis dokładnie napięć, jakie mam przy tej ilości zwojów. Tutaj są 32 lub 33 zwoje na obydwu rdzeniach nawinięte. Rdzenie są z materiału 61, to tam wszystko opisuję na stronie. Przy zastosowaniu tego mostka do mniejszych mocy, na przykład do 100 W, wystarczy na przykład 20 zwojów, 25 góra, bo otrzymamy wtedy wyższe napięcie wyjściowe, z którym teoretycznie możemy coś więcej zrobić, stosując jakieś wskaźniki. A przy mocach tam QRP, jakichś tam bardzo małych, kiedy potrzeba tego napięcia wysterowania na wskaźnik więcej, no to należałoby nawinąć dosłownie po 10 zwojów. Ale to wszystko zależy od czułości wskaźnika, jeśli stosujemy wskaźnik jakiś tam mechaniczny, tak? Bo jeśli stosujemy komputerowy, no to tutaj możemy już mieć jakąś tam wyższą dowolność, nie mamy takich obciążeń. Mniejsze może moc jeszcze do 10 W. Zobaczymy, jakie to napięcie jest. Pokazuje się dalej. Ja zjadę do 1 W TRX-em. Dobra, 1/10 W już się pokazuje, niedużo. 0,2 W. No, 0,5 W, dobra. Przy tych najniższych wartościach, ze względu na totalną nieliniowość diody i że jest zastosowana dioda krzemowa, no nie oczekujmy tutaj cudów, ale celowo stosuję diody krzemowe, ponieważ ten mostek nie będzie służył do jakichś pomiarów bardzo małych mocy, tylko przykładowo dla mocy tam, no nie wiem, 100 W i większych do kW, więc nie kombinowałem tutaj. No i jadę płynnie. 2 W, 3 W, 4 W, 5 W. Napięcie nie będzie się zmieniało liniowo z mocą, ponieważ przyrost mocy to jest napięcie. Jakby no moc, to dobrze, żebym ja teraz nie skusił. Napięcie do kwadratu, to będziemy mieli moc w uproszczeniu dzieloną przez oporność. No więc przykładowo 10 W mamy 0,65 V i dwa razy tyle pokazywane tutaj 0,65 to będzie 1,2, 1,3 załóżmy. To mamy 37-40 W, no czyli no, trzeba by to decybelowo fajnie przeliczyć, ale zrobię w arkuszu spis, że tak powiem, mocy, jakie mamy napięcia. Teraz podaję 100 W z transceivera. O, dokładnie, teraz będzie 100 W z transceivera, to mam około 2,5 napięcia szczytowe na mostku na tej stronie, aż ja go sprawdzę, czy on na pewno, no chyba wszystko dobrze pokazuje. Moc odbita jest po prostu niewidoczna. No i tak to wygląda. Dziękuję. Na razie nie mam jeszcze takich rezystorów o innych opornościach rzędu 25 i na przykład 100 ohm. Coś tutaj sklecę z rezystorów, które posiadam, i również zrobię pomiary wtedy mocy, jakby napięcia na wyjściu odbitej, jak one się kształtują, jak to wszystko wygląda. Dziękuję. Pozdrawiam.